prawie 20 lat staramy się tworzyć nasz festiwal Żmijowisko. Zapraszamy do udziału praktycznie co roku wielu przyjaciół, znajomych z Polski, muzyków kochających turystykę, folklor bieszczadzki, karpacki, ludzi zakochanych w Bieszczadach, i to nas tutaj ściąga od wielu, wielu lat do Ustrzyk Górnych, do zajazdu pod Caryńską. Mam nadzieję, że to wszystko pozostanie mniej więcej w takim klimacie delikatnym, nie będzie to napompowane, nie zrobi się z tego jakaś mega wielka impreza, ale to będzie impreza rozpoznawalna już w Polsce i ściągająca ludzi kochających góry, bo o to chodzi. Nie zależy nam na tłumie, ale zależy nam na tych ludziach, którzy przyjeżdżają w Bieszczady i do Ustrzyk, bo wiedzą, po co przyjeżdżają. Rozpoczynamy oficjalną część drugiego dnia Żmijowiska 2024. Dziękujemy, że jesteście z nami i za to dla Was gorące brawa na początek. Przyjeżdżam tutaj odpocząć, pobawić się, spotkać się z fajnymi ludźmi, z przyjaciółmi, których sobie tutaj, że tak powiem, znalazłam. A Żmijowisko jest fajne ze względu na swoje założenie, na połączenie różnych rodzajów muzyki, na połączenie ciężkich brzmień z folklorem. Bardzo lubię. Uważam, że na styku wszelkich aktywności powstają najfajniejsze rzeczy, najładniejsze, najlepsze. A ten świat, wciąż do przodu niezmiennie nas gna. Tam, gdzie czarne żmije tulą się do snu i połoni sen w soku twoich ust. Oprócz imprezy Żmijowisko odbywającej się co roku w lipcu w Ustrzykach Górnych przy zajeździe pod Caryńską, odbywają się jeszcze tutaj dwie imprezy. Jest to jesienne właśnie czarnianie, to jest ciche, zapieskowe, artystyczne granie, oraz Żeglarze Kochają Góry, odbywające się w lutym, gdzie żeglarze wtedy spływają do portów, spływają do Polski, są w domach i zimą właśnie próbują naszych dzikich Bieszczad. Zamiast ciężkiego Bałtyku przemierzają bieszczadzkie szlaki. Każdy znajdzie coś dla siebie muzycznie, że jest tutaj przestrzeń dla różnych ludzi, dla fajne spotkanie, na dialog, też właśnie muzyczny. Tak, jeżeli ktoś sam muzykuje, śpiewa, gra, to też będzie miała przestrzeń na to. Tak? Myślę, że to jest coś genialnego, że do tak małej miejscowości zjeżdżają ludzie z tak odległych zakątków Polski i powstają tutaj trzy świetne imprezy właśnie, tak jakby powiedział Jacek. No, jak na taką małą miejscowość, ma to, myślę, że jakąś swoją wielką potęgę i zapraszamy Was serdecznie. Znajdźcie troszkę czasu i przyjedźcie w Bieszczady do Ustrzyk Górnych, do zajazdu pod Caryńską na jedną z których świetnych imprez. Myślę, że warto w tym uczestniczyć, warto pobyć, poczuć tą atmosferę. No, w okolicznościach przyrody przepięknych zawsze można pójść w góry przy okazji, niejako, czy chociażby na spacer krótki po tutaj.